Minecraft, ale bloki pracują za nas i w tym filmie pokażemy wam coś, czego wcześniej jeszcze nie widzieliście. Dlatego oglądajcie filmik do samego końca, a dzisiaj ze mną jest kolega Rekusek. Siemanko. Siemanko. No i słuchajcie widzowie, z racji tej, że dzisiaj Rekusek ma ważną rolę, musi dużo opowiadać w tym filmie, ponieważ ja jeszcze tego do końca tak nie ogarniam. Dlatego też nagrywa to ze mną Rekusek, będzie dużo nam pomagał, a przede wszystkim będzie dużo mówił, więc z racji tej, że on dzisiaj naprawdę powie chyba więcej niż ja, dlatego zostawcie dla niego dużo łapek w górę. No nie wiem, każda osoba, która teraz mnie słyszy, klika łapkę do góry. No ale Rekusek, skoro widzowie mają zostawić dużo łapek do góry, to ty musisz dużo powiedzieć. Tak więc zaczynajmy, przejdźmy do odcinka, ale nie, zanim jeszcze też zaczniemy, to widzowie subskrybujcie kanał, tutaj macie czerwony przycisk do subskrypcji, musi być on szary, wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem. No i coś Rekusek, no i cóż, przepraszam, możemy zaczynać, spójrzmy w te skrzynki. Tak, mamy uszykowane tutaj coś takie jak przywołaj blocking, okej, biorę sobie to wszystko i oczywiście butelki z expem, które sobie zabieram oraz znacznik. Dobra, Rekusek, co robimy na samym początku, możesz powiedzieć? Na samym początku możemy wykorzystać sobie te nasze buteleczki z expem, żebyśmy mieli trochę levela już. Czyli rozumiem, że mamy pod siebie je rzucić, tak? Pod siebie rozwalamy, no. Dobra, żaden problem widzowie. O, wbijam sobie expa, mam już trzeci poziom. No ty masz pewnie ten sam, nie? Ile miałeś, o ile miałeś tyle samo tych butelek. Okej, okay, co robimy dalej? Opowiadaj. Teraz możemy zrespić już naszego tutaj minionka. Dobra, czekaj. Widzowie, teraz będzie moment, w którym będziecie naprawdę zaskoczeni. Więc ja respię tą oto rzecz, która za chwilę się zrespi, a wy zostawiacie łapkę do góry. Dawajcie wszyscy razem na raz, dwa, trzy. Dawajcie, ty Rekusek tak samo, razem z widzami klikniesz łapkę. Dobra. I nawet... Dobra, oczywiście. Dobra, żaden problem, tak więc stawiamy na raz, dwa, trzy. Klikajcie! I spójrzcie na to, mamy bloczki, które będą za nas pracowały. Na razie są one z ziemi, ale możemy je później ulepszać na lepsze poziomy. Później można jeszcze, czekaj, chyba na... na piasek da czy nie da radę? Na piasek nie da radę. Nie, ale da radę pewnie z żelaza, z kamienia i tak dalej, nawet z diamentu, więc oglądajcie filmik dalej. Okej, Rekusek, co robimy dalej? Żeby one się nas słuchały, żeby, nie wiem, cokolwiek kopały, pracowały za nas. O, bo o to w tym filmie chodzi. No co dalej robimy? Dobra, teraz musimy zabrać dużo kwiatków, musimy je jakoś oswoić, przyjaźnić się z nimi. Co, one na kwiatki reagują? No. Szczerze mówiąc, dziwi mnie to delikatnie, ponieważ większość zwierząt i tak dalej, a w sumie nie, no to, nie, no można to chyba nazwać zwierzętami, albo nie, no raczej nie można, bo widzowie, jak wiecie, większość zwierząt i tak dalej oswaja się poprzez jedzenie, a to coś oswaja się poprzez kwiatki, no dobra, no kwiatki to dobra, nie wiem. No, ja już swojego oswoiłem. Już oswoiłeś, kwiatki to chyba widzowie daje się dla ten, dla kobiet, na przykład na Dzień Kobiet, o, ale nie tylko również. Dobra, to ja mogę postawić teraz tutaj, znaczy nie, muszę mu dać kwiatka, tak? Tak, prawie wszystkie myśli. Dobra, to panie kolego, ja ci daję kwiatka, a ty proszę zjedz to. No, o, cały czas bierze. Ty, o, wziął. Udało się? Tak, już chodzi za to. Patrzcie to, widzowie, słucha się mnie, to normalnie jak z pieskiem. Jak dajecie w Minecrafcie pieskowi kość, za którymś razem uda wam się pewnie go oswoić i on będzie się słuchał. Ej, dobra, no to widzowie oczekują tego, aby ten bloczek teraz za nas pracował. Co musimy robić dalej, Rekusek? Opowiadaj szybciej. Najpierw możemy go sobie nazwać najpierw, co? Nazwać? Tak, a, po ten znacznik jest. To w kowadle. Dobra, okej. Okay. W a właśnie, przecież to się robi w kowadle, okej, okay, to ja podejdę sobie do tego kowadła, klikam znacznik tutaj, no i nazwijmy sobie go, dajmy na to, dobra, ja mam pomysła, już to będzie pracuś, o, to będzie mój pracuś, tak więc biorę sobie, dziękuję bardzo, a ty jak nazwałeś swojego, jestem ciekawy aż, podejdę zobaczyć, bang, dobra, okej, bang. To, to ja mogę sobie zrobić bang bang już dwa razy, ale mniejsza z tym. Klikam na jego prawym i jest pracuś i jest bang. No dobra, to teraz niech ten pracuś i niech ten bang zaczną pracować w końcu, no nie ma, nie ma. Najpierw musimy mu dać w ogóle jakieś narzędzia, więc chodź, weźmiemy sobie trochę drewna. Tak, a musimy stół zrobić, tak? Stół i podstawowe narzędzia, musimy mu coś dać do pracy, nie? Dobra, żaden problem, to robimy jak najszybciej stół. Ty już możesz stawiać stół, ziom, stawaj jak najszybciej stół, a ja będę kraftował teraz kilofa. Co oni będą potrzebowali? Kilofa? Nie wiem, łopatę też mogę dać im, czy nie? Myślę, że najpierw siekierkę. Siekierkę? O, no, żeby drewno zbierały. Będą drewno zbierały nawet takie małe, będąc takimi małymi, one potrafią drewno zbierać. Co ty gadasz? No, zaraz zobaczysz. Dobra, to ja już jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. Wy widzowie oglądajcie oczywiście filmik do samego końca. Czekaj, ile ja potrzebuję? Dobra, mam już tyle patyków, idziemy sobie zrobić teraz siekierkę. Zrób siekierkę. Mhm, kraftuję siekierkę, patyczki biorę tu. Okej, mamy siekierę, dobra, i to co teraz, mam podejść do niego i prawym kliknąć? Z łapki najpierw. Z shiftem musisz na niego prawym przyciskiem myszki kliknąć. Dobra, z shiftem, o no, jest, mamy coś. Okej, okay. Ty, a ja mogę też mu eku ubrać, czy nie? No. Co? To za chwilkę, to za chwilkę, najpierw musisz wejść sobie w stats. Ło, tam, dobra, gdzie masz jego nazwę. Stats? Gdzie jest stats, nie wiem. Pierwsze od lewej. Pierwsze od lewej, a no, no, mam to, dobra, i co teraz? Dobra, i tam gdzie masz napis idyl, nie? No, no, tak. Musi być napis hop.
cechy opy. Dobra, mam to teraz, okej, okay, co dalej? Nie, możesz zamknąć, kliknij sobie escape. Okej, okay, no dobra. No i co? Teraz kliknij na niego prawym siekierką. Prawym siekierką, dobra. No i daję ci tą siekierkę. Wow, spójrzcie na to, widzowie! Co? Przecież to jest genialne! Ja otworzę te drzewo, żebyście sobie to zobaczyli. Nie, no spójrzcie na to! Chłop pracuje za nas! Siema, gościu! Siemanko! Będąc taki ma... Co? Nie gadaj, że od razu cały drewno zebrał! Od razu całe! Przecież to jest genialne! Nie, no dobra, mamy pierwszych majstrów, znaczy majstrów, no takich robotników bardziej, nie? Ej, ale kowadło, to ty nie rozwalaj! Co ty robisz? Co on robi, ten pracuś? Pracuś, chodź tutaj! A nie, już myślałem, że kowadło chce rozwalić. Dobra, już nie. Ja bym... Wtedy to bym mu chyba nie wybaczył. Okej. Okay, dobra, możemy im chyba zabrać już. Tak, możemy zabrać tą siekierkę. A jak, klikając prawym, czy co? Znowu z shiftem i weź w jego ekwipunek. No dobra. Aha, i mu zabrać tą siekierkę. Wow, jak to wygląda, kozacko! Okej. Okay. Tam masz taką skrzyneczkę, nie? Jego inwentory. Tak, widzę to, no. I weź od niego to drewno. Patrzcie to! Mogę sobie zabrać te drewno, które on zebrał! Nie, no przecież to jest genialne, serio? Dawno nie widziałem czegoś tak wspaniałego, a widzowie, oni mogą robić jeszcze więcej. Pójdziemy sobie też do kopalni. O ile uda nam się znaleźć diamenty, zobaczymy, jak ten mój pracuś będzie zbierał diamenty, bo oczywiście ich można ulepszać, Rekusek, tak? Tak, i właśnie go ulepszymy. Dobra, to co dalej robimy, no? Znowu kliknij na niego z shiftem prawym. Z shiftem prawym, okej, okay, jasne, mam. A weź na tą killowi siekierkę. Tak, mam. I tam, gdzie masz tapkę jakby jakiegoś materiału. No tak. Musisz położyć drewno. Drewno zwykłe, tak? Dębowe? Tak, tak. Jedną sztukę wystarczy? Tyle, aż się ulepszy. O. Ulepszył się od razu na drewno. Dobra, spójrzcie na to, widzowie. Mamy małą transformację, al bardziej aktualizację. A mianowicie mój pracuś, który był przed chwilą z ziemi, jest teraz z drewna. Okej, okay, to co on teraz będzie mógł zbierać? Nadal drewno, czy już coś lepszego może? Ty, przepraszam. Teraz możemy dać mu kilof chyba nawet. Kilofa? A czy on teraz będzie mi zbierał, dajmy na to, ziemię? Ziemi raczej nie. No to nie, to ulepszamy go jeszcze dalej. Można czy nie można? Co potrzebujemy teraz zrobić? Żeby ulepszyć go, żeby był... No ziemi już. Teraz musimy znaleźć dynię. Dynię musimy znaleźć, ale skąd? Jego kolejny poziom. Okej, okay, no to masz tu gdzieś dynię? Czekaj, rozejrzyjmy się dokładnie. Ja sobie zobaczę z tej strony, ty możesz tam właśnie iść, no dokładnie. A mój pracuś za mną sobie cały czas chodzi, no siema pracuś, no. Pójdź, zaraz ci dam jakiegoś kilofa, dam ci coś lepszego, ulepszę cię też i będziesz mógł sobie pracować oczywiście. A ten bank twój to też za tobą chodzi, tak? Rozumiem? No chodzi za mną bank. Ej, Rekusek, a powiedz mi, ich trzeba w jakikolwiek może sposób karmić, czy nie? Nie, one same sobie żyją. A ty, a może ich karmieniem to jest praca? O, jak one pracują? Tak. Ej, dobra, co z tą dynią? No, masz tą dynię czy nie? Bo ja chcę widzom... Tam tutaj wchodzę w jakiś las tutaj. Dobra, to dawaj jak najszybciej tą dynię, bo ja chcę pokazać widzom, co jeszcze te bloki... Co ty się kręcisz tak? Pracuj! O, są u mnie dynie. Dobra, idę do ciebie. Albo ty po prostu... Nie, zbieraj je i wracaj jak najszybciej do nas tutaj, do mnie i do pracusia. Szybko, szybciutko. A wy, widzowie, jak mnie słyszycie, to dajcie teraz znać w komentarzu, jak wy nazwalibyście swojego, no tego, takiego swojego klocka, który za was by pracował. Uwaga, każdy teraz spamuje nazwą dla takiego właśnie klocka, który za was będzie wykonywał daną pracę. U mnie nazywa on się Pracuś, a jak będzie nazywał on się u was? Jestem bardzo ciekawy i będę przypinał wam też serduszka, więc spamujcie jak najbardziej, no jakbyście go nazwali. A o, jest Rekusek, siemanko. Po co mi dynia teraz? Dobra, zbieram dynię. Dobra, okay. I tak samo musimy go ulepszyć. Ale jak ulepszyć? Klikasz shiftem znowu? Shiftem? Tak, tak. Tam masz ten kilow i siekierkę. I też teraz, tylko tam teraz dać dynię, a nie drewno. Dobra, no kliknąłem. Ty dyniowy jest chłop, patrzcie to! Siema pracuś! Pracuś o, dynia. O, ty chyba u fryzjera byłeś, o ty! Dobra, i co teraz on może robić? To samo, wszystkie jak, prace. Jak? Ale no dobra, ale ja chcę, żeby teraz ziemię kopał, Rekusek. Znaczy nie ziemię, tylko przepraszam, kamień albo nie wiem, no cokolwiek, coś lepszego niż ziemię i drewno już. Dajmy na to, żebyśmy... Musimy dać mu kilow i pójdziemy na surowce. Dobra, to mam pomysł, widzowie. My ogarniemy jak najszybciej kilofa i jakieś, no, najpotrzebniejsze rzeczy, aby ten pracuś mógł kopać jeszcze lepsze rzeczy i widzimy się już za moment, więc oglądajcie filmik koniecznie dalej. Okej, widzowie, mamy już lepsze materiały. Jak widzicie, pracuś cały czas podąża za mną. On już nie może wytrzymać, chce do roboty, chce do pracy, przepraszam. No to co, no ja nie będę mu tego zabierał oczywiście. Ty już swojemu coś dałeś, czy nie? A ty kurczak, jak się słuchasz, co ty kurczak? A, co ty robisz? Okej, okay, to co, dajemy mu teraz kamienny kilof, tak? Dobrze mówię? To co... Tak. To co ogarnęliśmy sobie, dobra. Patrzcie teraz, widzowie, klikam prawym na niego. No i pracuś w ten sposób jest właśnie gotowy, aby wykonywać swoje... Ale jeszcze jedno. Co?
kliknę na niego, co jest shiftem. No dobra, no, prawym, no. Pierwsze od lewej. Stats, tak? Tak. No i co dalej? I teraz tam, gdzie masz hop, musisz zamienić na mine. No mam, okej, okay. Co teraz? Escape? Escape i chodzimy do kopalni. Dobra. Ja sobie wezmę ten crafting. No, crafting weź jak najbardziej. Ty nie wyprzedzaj mnie, pracuś, ty miałeś iść za mną, a nie przede mną. Proszę się słuchać. A ten bank jak za tobą chodzi. Kurczę, ja żałuję. Tak, ja żałuję, że nie dałem swojemu ten na imię Bang Bang. To by było Bang Bang, bang i Bang, tak. Byśmy mieli trzech Bang Bangów. Okej, okay, proszę tutaj za mną, drużyno. Okej, okay, elegancko idą za mną. Ej, dobra, to idziemy, teraz idziemy do kopalni jakieś, nie? Bo oni muszą teraz kopać. Widzowie, zobaczycie, co teraz wszystko, co teraz będzie. O, proszę te żelazo zbierać już. Nie, przecież to jest wspaniały widok, nie? No ja normalnie... Ej, Rykusek, poczekaj, a masz może jakiś leżak albo krzesełko, żebym se usiadł i popatrzył? Właśnie nie pomyśleliśmy o tym. A właśnie. Leżaczek sobie wziąć. Albo łóżko nawet, ja bym sobie pole... Albo czekaj, może się na tym fotelu rozłożę jakoś? O. Nie, no dobra, żartowałem sobie, widzowie, oczywiście. Co za dużo, to też niezdrowo. Patrzcie, jak oni to budują. Ej, czekaj, czemu ty temu dałeś swojemu jeszcze ten siekierę z drewna? Po co mu to? Drewnianą siekierę. U mnie on nie ma. No jak? No ma, u mnie ma. To oczywiście, że ma drewnianą siekierę. Ma kilofa kamiennego i drewnianą siekierę. Ej, dobra, co oni jeszcze mogą kopać? Dobra. Idziemy dalej, przepraszam. Idziemy do kolejnej kopalni, bo tu już jest koniec. No, jak to ty nazywasz kopalnią, to nie mam pytań w ogóle, jakie są to... Ty, on się tepnął do ciebie, jak odbiegłeś od niego za daleko. A mój idzie elegancko za mną, bliziutko się trzyma. Dobra, niech oni kopią dalej, jestem bardzo ciekawy. Niech oni się ulepszają, no nie wiem, niech zbierają dla nas diamenty. Cześć, kto to jest? O, to jest bank oczywiście, a tutaj pracuś idzie? Bank. Idzie pracuś, ta bank, schodzimy teraz niżej. Czekaj, może byśmy musieli... I kolejne żelazo to jest. Tak, kolejne żelazo, ale niech oni coś lepszego pozbierają. Pracuś, to ty musisz wykopać, to musi być dla mnie. Co ty kopiesz, pracuś? O, dobra, myślałem, że ty ziemię chcesz kopać. Już myślałem, dobra. My musimy trochę kamienia nazbierać, wiesz, żeby tak? Sobie ulepszyć jeszcze bardziej. Aha, ich po prostu, tak? No, na kolejny Ej, poziom. Ale ty mi nie rzuciłeś ten kilofa lepszego. No i co teraz zrobiłeś? A teraz mój pracuś ma. To może ja mu zabrać? Inne. Inne mówisz? Ale jakie? No co mam mu teraz zabrać? No ja nie mam nic do kopania teraz, Rekusek, no. To weź ty nazbieraj jak najszybciej. Dobra, widzowie, Rekusek to jak najszybciej nazbiera, a my widzimy się już za moment, po prostu nie chcemy was zanudzać. Dobra, jesteśmy z powrotem, tak więc Rekusek, co dalej robimy? No opowiadaj się. Zostawiam tutaj piecyk. Dobra, no, mamy piecek i co i dalej? I przepalimy trochę kamienia. Kamienia, okej, okay, przepala się, ta, przepala. A nie masz może wungla, proszę pana, bo tak drewnem... Właśnie nie mam, ja już szybko znajdę tutaj może. No to weź się gdzieś tu, nie wiem, oprowadź się kawałek, przejdź, przepraszam. A czekaj, ten twój bank, to jak zasuwa za tobą chłop, a gdzie jest pracuś? Siema pracuś! A może ten pracuś by węgla nam poszukał, albo ten twój bank... O, mam węgiel. Dobra, to dawaj szybko, bo węglem to się chyba będzie szybciej przepalało, no nie? Chyba tak, ale już kopię tutaj bank. Aha, no to dobra, bank kopię, co? Kopię ci, nie gadaj, że kopię ci ten węgiel. Oj, tu ale jest kopalnia. Dobra, o, tu idę do ciebie jak najszybciej. Pracuś, chodź, idziemy szybko. Musimy zobaczyć, co tutaj jest. Nie, ciebie nic nie może przeminąć. Musisz pozbierać. Ja wracam ten kamień szybko. Dobra, idź to ogarnij, a zobaczymy, co pracuś tu będzie wyko. O nie, tu jest zbyt ciemno jeszcze. Ale pracuś się za coś bierze. Pracuś, co ty robisz? Czy. No, on węgiel kopie. U ciebie też kopał, czy nie? Bo ty nie dokończyłeś. Tak, kopał. Dobra. Okej, okay, ale pracuś, chodź za mną teraz. Nie, no ty będziesz. Co ty będziesz robił teraz? Pracuś. Tu jest bank, tu jest bank. Dobra, a dawaj na szybko materiały swoje. O, masz 5 węgla. Ja muszę zrobić jeszcze rekusek. Ja z tego węgla, co on wykopał, to ja po prostu zrobię lepiej pochodnie, nie? Masz ten stół, czy ten stół tam został? Mam przy sobie. Dobra, no to weź go postaw, ja zrobię jak najszybciej pochodnie. Okej, okay, potrzebujemy tak, patyki widzowie i potrzebujemy węgiel. Robimy sobie pochodnie elegancko, teraz można tutaj rozświetlić i nie trzeba wcale się wracać tam do tyłu. Dobra. Teraz masz tu jeszcze kamień przepalony. Dobra, dawaj i ulepsz kamienia. Tego na kamienny. Okej, okay, żaden problem. Aha, czekaj, to trzeba prawym na niego, tak? Okej, okay, wstał, on będzie kopał dalej, nie. Stac i co dalej muszę zrobić, czy gdzie to się wchodziło? A nie, czekaj, ekwipunek. Ekwipunek. Dobra. Kilof i siekierkę. I bruk dać, tak? Nie, przepalony kamień, stone. A, stone, okej. Okay. Ale, okej, okay, dałem chyba. Jest, zmienił się! Spójrzcie na to, widzowie! Okej, okay, jesteśmy z powrotem, jak widzicie, ogarnęliśmy sobie troszkę jedzonka, tak aby, no, zapełnić ten cały głód. To co, Rekusek, idziemy na dół, niech oni teraz zrobią się jeszcze lepsi, niech kopią jeszcze więcej i jeszcze szybciej. Ja jestem gotowy, mam pochodnie, tak więc dawaj, idziemy na dół. Pracuś i bank, proszę za nami tutaj, zobaczymy. Ej, czekaj, czy oni teraz będą kopali coś więcej niż to żelazo, czy nie? Wszystko to spłukają. Co ty gadasz, diamenty tak samo? Wykopali diamenty, złoto. O, patrzcie na to! To jeden to. Tak, jeden za to się zabrał, drugi to... Bank.
pracuś i bęk. O nie, czekaj, tu jest bęk, a tu jest co ty robisz, bęk? Uciekaj! Bęk. Chłopcy przyszedł do niego! Ty nie, może tu jakieś lepsze jest znalazło? Ty co oni robią? Przecież oni są jacyś zbugowani chyba. Ty chłopcie kręć! No do roboty ty się... Nie no, do pracy weź, pracuś! Co ty robisz? Nie masz żadnych żadnych wakacji, no co ty robisz, pracuś? Ty chciałbyś już odpoczywać? No przecież dopiero co wykopałeś, nie wiem, z 3 bloki może raptem, albo 2. Proszę, pracuś tutaj do pracy za mną. Chodź tutaj. No, nie słucha się, widzowie, dobra. Okej, okay. Nie no, idziemy dalej. Jak ich teraz zwabić tutaj, żeby szli? Musimy po prostu iść dalej, nie? Dobra, no to chodź na dół. Łooo, tu jest niziutko. Może coś lepszego tutaj znajdziemy? Pracuj się za mną blisko, okej. Okay. Kolejne żelazo, ale ja tego nie chcę. Mówisz, żeby zebrali? Bo ulepszymy je zaraz. A, ulepszymy. Dobra, no to będzie kozak. Okej, okay, to kopcie szybko. Dobra, to zabieramy już ten z nich, te żelazo, czy nie? No myślę, że można przypalić żelazo. Dobra, to ja teraz klikam prawym, biorę sobie, czekaj, gdzie to, o, tutaj cztery rudy żelaza, tylko to mało, no, ale dam tutaj też, włożę, niech to się przepala. O, twój, co? Twój tyle zabrałaś? Co ty gadasz? No, to dobry bęk. Pracuś, szybciej musisz pracować, no jak ty tak? Masz być najlepszym pracusiem, a nie, że jakiś bęk, no chociaż nie, no bęk, to jednak mówi samo za siebie, to już jest solidna bank, firma, bank. Widzowie, tak. Dlatego też nie ma co się dziwić, ponieważ, no, tak jak powiedziałem wcześniej, bęk to jest jednak pracowita i solidna firma. Dobra, to się przepala. Ile już masz sztabek żelaza? Tu już... 6. A, 7 6. właśnie. Dobra, to po jednym chyba wystarczy, czy więcej? Nie, to trzeba dużo żelaza. A ja, po co aż tyle? Bo żeby go ulepszyć, potrzebujemy bloki żelaza. A, bloki. A jeden blok żelaza to jest 9 sztabek. Dobra, no to za mało, to oni jeszcze muszą kopać. Widzowie, to ja mam pomysł, a my to wszystko ogarniemy. To poczekaj, my to wszystko ogarniemy. Bloki, znaczy nasze pracusie, przepraszam, pozbierają to wszystko. I widzimy się już za moment i pokażemy wam, jak to będzie wyglądało dalej w ulepszonej wersji. Tak więc oglądajcie filmik dalej, widzimy się dosłownie za sekundkę. Dobra, widzowie, jesteśmy z powrotem. Rekusek ogarnął potrzebne materiały. Znaczy razem z nami oczywiście pracuś i bang bang. Tak samo ja pomagałem, tak więc dawaj, rzucaj pan te żelazo, tak? O, bloki żelaza. Tak samo, okay, ja mamy dwie sztuki, dobra. Ale czekaj, tak samo to znaczy klikam shiftem i muszę wejść teraz, nie, equipment, tak? Tak. Ok, equipment, klikam teraz tutaj jeden blok. No i uwaga, nie ulepszył się, czemu? Teraz musisz. No nie, no i co teraz, jak ci nie ulepszy z drugim razem? O, udało się, nawet oddał mi jeden bloczek. Czy to ty mi rzuciłeś? Ja rzuciłem, bo mi zostało. Dobra, to trzeba im dać teraz lepszy kill off chyba, co? Albo nie, dam im po prostu ten, czekaj. Dam mu ten kill off, trzymaj pan. A masz jeszcze materiały, żeby lepsze zrobić? Czy nie stoi, masz? Tak, no, no. Dobra, no to dawaj, elegancko. Pracuś, ty się nie kręć, ponieważ ty zaraz idziesz pracować. Masz dla swojego. Tak samo jak twoja nazwa wskazuje. Okej, okay, ty, elegancko, chłopcom mu dał kill off, a teraz lepszego, znaczy dał mi. Ja mu teraz to przekażę. Okej, okay, klikamy cyk. No i teraz pracuś jest gotowy na lepsze pracowańko. Okej, okay, ja jestem gotowy tak samo razem z nim. To co, idziemy teraz do kopalni, znasz drogę może jakąś tu do kopalni, no nie wiem, zaprowadź się gdzieś. Pójdziemy sobie w tamtą stronę może. A no właśnie, tutaj się kończy, bo my widzowie też wcześniej tutaj chodziliśmy troszkę, jak szukaliśmy tych materiałów. Już Rekusek mniej więcej wie, gdzie, co i jak iść, dlatego proszę tutaj, bęk idzie, a pracuś? Pracuś, tutaj jest pięknie, dobra. O, właśnie. O, i to jest drugie zejście. Dobra, jak to jest drugie zejście, to ja muszę tutaj rozświetlać. O nie, creepery, dwa idą, Rekusek, rozświetlaj, zombie jakie są. Dawaj szybko, no. Uciekamy stąd, chodźcie szybciutko, pracusie. Ej, no to ładnie, dobra, żeby tylko oni nie padli. Po co się stanie, no nie, no. Uciekaj stąd, a idź ty, brzydki zombiaku, ty masz paść. Dobra, udało się, pokonaliśmy go. Szkieletor jeszcze. Uważaj, creeper za tobą, creeper. No, nie, pracuś, nie, tam jest... Pracuś, proszę, nie, proszę, przeżyj. Uwaga, dobra, został, uwaga, zobaczmy. Nie, proszę. Okej, okay, pokonaliśmy go, dobra. A to był bęk, to mógł paść. Nie, no żartuję. Nie. Dobra, idziemy do... A gdzie jest o, tu jest pracuś, siemanko! Zobaczcie, widzowie, jak oni kopią. Ej, ale znajdziemy gdzieś tutaj diamenty, czy nie? Musimy się... No myślę, że tak, zobacz, musisz, że tu tak? Jest. Ale dobra, to idziemy jeszcze na dół. Ej, mam o dwie ostatnie pochodnie. Masz czym rozświetlać, czy nie? Mam trochę węgla, mogę zrobić. No to dawaj, jak najszybciej rób jeszcze lepsze pochodnie. No pokażmy widzom tutaj jak najwięcej, żeby oni tutaj zbierali dla nas jeszcze lepsze materiały, tak jak wcześniej mówiłem. Ej, no na razie są tu jakieś żelaza, złoto. Żelazo, przepraszam, złoto. No to jest mało, masz te pochodnie jeszcze czy nie? Jeszcze 4 sztuki tylko mam. 4? O, to bardzo mało. Ej, dobra. Czekaj, węgiel, może sprawdzą, może nazbierał węgla. A, że akurat zbiera węgiel. Tak, zbiera?
Dobra, a zobaczmy, czy mój ma? Nie, niestety. Czekaj, ja mam 3 sztuki jeszcze, to mogę ci dać, Rekusek, jasne. Trzymaj ten węgiel, ja ci teraz tutaj wyrzucę, trzymaj, elegancko, poszło. Ej, dobra, bo ciężko chyba tu będzie diamenty poszukać, co? Byśmy musieli sporo kopać pewnie. Chyba będzie trzeba się wkopać, bo to tylko złoto. No to dobra, widzowie, ja mam lepszy pomysł. Po prostu weźmiemy teraz te diamenty z Game Moda i pokażemy, postawimy po prostu blok diamentu i pokażemy wam, blok rudy diamentu chyba, przepraszam, tak to się nazywa, i pokażemy wam rozbudowane nasze pracusie i bang-bangi, czy jak to się tam nazywa. Zobaczycie, tak, jak będą one wyglądały w postaci diamentowej i jak one również będą pracowały jeszcze więcej i jeszcze ciężej, tak więc widzimy się już za moment. Okej, widzowie, jesteśmy z powrotem. Teraz wzięliśmy sobie oczywiście rzeczy z Game Moda, żeby nie było z kreatywa, tak? Po prostu zbyt długo by to trwało, a chcemy wam pokazać, jak wyglądają to pracusie i bang-bangi w lepszej wersji, tak więc zobaczcie teraz na to. Okej, Rekusek, teraz są oni z żelaza. Jaki materiał będzie kolejny? Opowiadaj. Kwarc. Kwarc, teraz będzie kwarc. Okej, klikam. Nie, siadaj, siadaj, pracuś. Okej, usiadł. Z shiftem na niego, tak? Wchodzę tak, sobie tutaj. Gdzie jest tutaj kwarc? Mam, gdzieś tu miałem kwarc. Okej, jest. Blok kwarcu. Udało się czy nie? Jest, ulepszony. Co dalej? Mów szybko. Dobra, kolejne będzie... Złoto. Złoto, klikam na niego, uwaga, tutaj. Ulepszył się, dobra, co dalej? No halo. Następne będzie lapis. Lapis, okej, okay, klikam prawym. Dobra, udało się. Siadaj. Potem emerald. Emeraldy. Ło, z emeraldów tuż kozackie będzie, dobra. Siadaj. I teraz diamenty, tak? Tak jest. Dobra, teraz diamenty. I widzowie, czekajcie, zabiorę mu jeszcze tego kilofa. Oddawaj tego kilofa i trzymaj tego. Panie, trzymaj i teraz do roboty. Proszę do roboty, szybko. Tutaj proszę kopać. No czemu on nie kopie, tylko się kręci? No Rekusek, no. Dlaczego on się nie kopie? Jak nie kopie? A kliknąłeś na niego, żeby nie wstał? No tak, kliknę. Czekaj, a dam mu nawet 2 kilofy. No chłopie, weź się do roboty w końcu, no. Co? Czekaj, a bo to zamienia kilofy. No chodź tutaj, no. I dlaczego on nie chce kopać, Rekusek? On się kręci. Nie, no jemu to już odbiło. Bang, kopie. Dobra, to mniejsza z tym już, ty moim. Zobaczcie, widzowie, jak ten wygląda. Chłop sobie bang kopie sobie, nie wiem, tam diamenciory oczywiście. Nie, no jest to po prostu gniol... Czekaj, gdzie ty biegniesz? Ten jak się zabiera za inne bloki co chwilę. Okej, no i cóż, ostatni poziom będzie to obsydian, tak? Już na końcowy poziom. No i widzowie, ostatni poziom to jest obsydian. Klikamy sobie, przepraszam. Czekaj, obsydian dawaj. O, oddało mi oczywiście. Klikam sobie tutaj, ulepszamy go na obsydian i jest! Zmieniony obsydian! Ty czemu on ma takie oczy czerwone aż? Znaczy czarne od lawy. A, bo to od lawy, okej. Okay. Dobra widzowie, to by było na tyle w tym filmie. Zobaczcie sobie wcześniejszy filmik, w którym to wysadziliśmy najmocniejsze TNT na Herobrine'a i coś się stało. Jeżeli nie widzieliście tego filmiku, to teraz wam się o tutaj wyświetla, wbijcie sobie, zobaczcie. Tak samo zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie możemy sobie wspólnie popisać. Tutaj wam się pokazuje mój Instagram. No i na sam koniec też wbijajcie na naszą grupę na Facebooku, która nazywa się Smilex. Ona również wam się wyświetla i macie do niej link w opisie, tak samo jak do Instagrama. No i dziękuję za odcinek, to by było na tyle. Możecie napisać w komentarzu, jak bardzo wam się spodobał ten odcinek w skali od 1 do 10. No i pamiętajcie też o właśnie nazwaniu tego właśnie swojego bloczka, który dla was by pracował, tak jak mówiłem wcześniej. I cóż, jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, widzimy się już jutro. Siemanko!